Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Uniwersytetu od Kuchni. Dzisiaj znajdujemy się przed Collegium Norwidianum i budynek nazywa się tak, ponieważ nasi naukowcy zasłynęli swoimi badaniami nad poezją Cypriana Kamila Norwida, którego pomnik możemy zobaczyć przed wejściem. Także teraz zapraszam do środka. Znajdujemy się w atrium Collegium Norwida, w miejscu, w którym bardzo często odbywają się wystawy, ponieważ Kult słynie ze swojego życia kulturalnego. A teraz odwiedzimy to miejsce. A teraz będę rozmawiał z kimś naprawdę ważnym, jeżeli chodzi o osoby rekrutujące na Kult. Czy mimo pandemii mogą tutaj przyszli studenci oraz jak mogą się z biurem rekrutacji po prostu konsultować? Pomimo pandemii nasze biuro jest otwarte dla kandydatów, więc jeśli chcecie nas odwiedzić, zapraszamy w godzinach 9-14. Poza tymi godzinami oczywiście zapraszamy do kontaktu bezpiecznego za pośrednictwem strony kandydatkul.pl. Tam znajdziecie numery telefonów oraz adresy mailowe, pod którymi jesteśmy dostępni dla Was. I znajdziecie też numery telefonów, pod którymi kontaktujemy się z naszymi kandydatami zarówno w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub ukraińskim. Zapraszamy. Znajdujemy się teraz na kampusie głównym i przed nami najnowszy z budynków, czyli Centrum Transferu Wiedzy. Zapraszam. A teraz znajdujemy się w największej sali, w Centrum Transferu Wiedzy, która może pomieścić ponad 500 osób, dlatego nawet podczas pandemii normalnie odbywały się tutaj zajęcia. Pięć minut spacerem od głównego kampusu KUL znajduje się Collegium Prawa, na którym zajęcia mają studenci prawa oraz europeistyki. To już ostatni budynek w centrum Lublina, a teraz zapraszam na poczekajkę.